Zespół szkół ponadgimnazjalnych po raz kolejny zorganizował festiwal zawodów, a jednym z punktów tej imprezy była wystawa pod tytułem Ginące zawody w Polsce. Podczas tego pokazu uczniowie mogli zobaczyć profesje, które znikają z naszego życia, jak i również dowiedzieć się o zawodach, które są rzadko spotykane. Chcieliśmy pokazać uczniom gimnazjum historię zawodów, które troszeczkę już odeszły w zapomnienie, na przykład garncarstwo, na przykład właśnie stolarstwo, kowalstwo. Również bednarstwo, pszczelarstwo. Tych zawodów już dzisiaj nie ma, a chcielibyśmy po prostu przypomnieć o tym, jaki to był zawód, czym się charakteryzował, jakie produkty były wykonywane, no i troszeczkę też gdzie, w jakich rejonach Polski. Skąd pomysł, by właśnie przypominać uczniom takie rzeczy i czy to jakby ma jakiś większy sens? Oczywiście, że ma sens, dlatego ponieważ kiedyś te zawody były powszechnie w życiu każdego człowieka i przypominanie ich powoduje, że uczniowie jakby wiedzą coś więcej o tym, że na przykład był zegarmistrz, że na przykład było zabawkarstwo, że zabawki nie są produkowane tylko przemysłowo, ale były kiedyś po prostu ręczną pracą, wyrabianiem na przykład zabawek z drewna, że kiedyś wyrabiano beczki, ponieważ były niezbędne do przechowywania produktów, tym się zajmował bednarz, że kiedyś trzeba było przygotować materiał do tkania, do wytwarzania odzieży. Młodzież dzisiaj żyje w troszkę innym świecie. Oni jak najbardziej wiedzą, jak powstaje komputer, wiedzą, jak się tworzy samochód, jak przygotowuje się na przykład jakąś linię produkcyjną, natomiast zapominają, że kiedyś zawody były po prostu pracami ręcznymi. Jak podkreślają organizatorzy wystawy, spotkała się ona z dużym zaciekawieniem młodzieży, która zadawała wiele pytań. A właśnie o to chodziło pomysłodawcom całego przedsięwzięcia, którzy liczą również na to, że przekazane wiadomości mogą sprawić, iż część młodzieży rozważy możliwość związania swojej przyszłości właśnie z klubem ginących zawodów. Uczniowie na przykład bardzo dobrze wiedzieli, do czego służyła lampa naftowa, wiedzieli jak wygląda ul, wiedzieli na przykład, czym zajmował się kowal, wiedzieli, że na przykład kiedyś podkuwał konie, że wyrabiał miecze, że wszelkiego rodzaju okucia, żelazne, piękne bramy. To uczniowie wiedzieli. Troszeczkę gorzej było z zawodami na przykład introligator, rymarz, z zawodami na przykład kuśnierz, flisak. To rzeczywiście już bardzo odległe zawody, ponieważ dzisiaj na przykład tak jak flisak na barce przewoził towary, tak dzisiaj już tego się nie robi i naprawdę myślę, że nawet nie miałbym kto tej wiedzy przekazać. Czy chętnie słuchali właśnie informacji o tych zawodach? Bardzo chętnie słuchali, czynnie brali w tym udział. Zachęcałam ich w ten sposób, żeby na przykład dawne narzędzia wzięli do ręki, żeby przyjrzeli się, popatrzyli, jak to wyglądało w przeszłości, jak to się wyrabiało. W ogóle miałam wrażenie, że niektóre przyrządy trzymali pierwszy raz w dłoniach, właśnie na przykład hebel czy kopyto słynne, które używał szewc, bo dzisiaj to już mamy zawód obuwni. Troszeczkę opowiedzieliśmy też historii tych zawodów, troszeczkę dowiedzieli się więcej, ale również oni się między sobą dzielą tą wiedzą. Wychodząc ze szkoły opowiadają, co widzieli tutaj w naszej szkole, że właśnie zobaczyli coś, czego nie widzieli na żadnej innej wystawie. Zgromadziliśmy to wspólnymi siłami, wspólnymi środkami, właśnie te wszystkie przedmioty, które charakteryzują dawne zawody. I są oczywiście bogatsi o tą wiedzę. Jeden z uczniów nawet powiedział, że się podzielił wiadomością w domu. Rodzice byli zaskoczeni, skąd znajomość dawnych, ginących już zawodów. Przez 3 dni mieliśmy tutaj prezentację naszych prestiżowych kierunków dla uczniów, którzy po zakończeniu gimnazjum wybiorą swój kierunek kształcenia, między innymi mechatronikę, informatykę, przedmioty gastronomiczne. Uczniowie mieli spotkanie z panią,
która pokazywała, jak należy zachować właściwy savoir-vivre przy stole. Również zajęcia ekonomiczne, ciekawa gra ekonomiczna również przyciągnęła gimnazjalistów. Zajęcia logistyczne również. A na sam koniec, po przejściu po naszych pracowniach, zaprosiliśmy tutaj, aby troszeczkę od strony historii pokazać, jak kiedyś wyglądały zawody i jak to wszystko wyglądało również w naszym mieście.